Cześć, witam was wszystkich serdecznie w 155. odcinku mojego Pograjmy. Wchodzimy do tej jaskini, gdzie znajdziemy przeraźliwe zło, którego magowie ognia żądają od nas, żebyśmy pozbyli się. Ej, czemu nie mam broni? Co się stało? Ej! No jakby mnie zabili w taki sposób, to by było w ogóle komicznie, ale na szczęście tak się nie stało, więc... Ja pierdzielę, ale tu ciemno. No, ta jaskinia ze złem i tak dalej, to jest raczej nowa lokacja, przynajmniej nie kojarzę jej z innego moda. Została chyba więc zaprojektowana specjalnie już dla celów Returning Rebalance, ponieważ... Returning 1.0, ponieważ oczywiście quest z Gomezem i Lutero już pojawiły się w tej wersji. Albo nie? Nie wiem, w każdym razie to było już rebalans, więc raczej wydaje mi się, że 1.0 albo 1.1 też. Przepraszam. Gdzie tu jest pochodnia? Tutaj, dobra. O, jakaś nowa muzyczka, której nie kojarzę w dodatku, wow. Ничего. Ничего. Jest tutaj jakaś przepaść, prawda? Bo ja w sumie samo to widzę, więc... Ta, jest jakaś przepaść. Dobra, to się zbugowało, więc... A. Oczywiście znowu wracamy do szukania pochodni, tak żeby inaczej. Chciałbym, żeby ten łuk silnika był naprawiony, no ale to się stanie dopiero chyba w momencie, kiedy Gothic 2 przejdzie na open source i wtedy będą ludzie mogli edytować silnik i naprawiać jego błędy. A czuję, że wtedy naprawdę są olbrzymie możliwości, żeby... możliwości rozwoju Gothica, bo open source to jest jednak coś, co nie, bo mimo wszystko jest zabronione prawem i nikt tego akurat nie kwestionuje, żeby edytować silnik. Jest to bardzo nielegalne działanie, także... Tam niczego nie ma. Больше ничего нет. Там ничего нет. Dobra. Ничего. No jak widzicie, u mnie pusza na polu. No na razie nie ma tu jakichś trudnych przeciwników. O, szkielet włócznik. Jak ja cię dawno nie widziałem. Там ничего нет. Больше ничего нет. Ничего. Больше ничего нет. Там ничего нет. Ничего. Там ничего нет. Ничего. Там ничего нет. Там ничего нет. Ничего. Там ничего нет.
Jeśli zaś chodzi o moje oczekiwania w stosunku do rozwoju returninga, to na pewno można się spodziewać, że kiedyś wyjdzie wersja 3.0, bo no, widać, że autor ma jeszcze ciągle chęci, żeby ulepszać swój cud miód modyfikację, która jest naprawdę w wielu momentach świetna. Mam nadzieję, że w wersji 3.0 już doczekamy się naprawienia wszystkich nielogiczności moda i tak dalej, bo widać, że tutaj autor póki co skupił się na rozwoju zadań, jeszcze większą ilość i wątków głównych, które są i tak czy siak moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawe. Więc tutaj nie mam nic do zarzucenia, naprawdę. Tam ничего нет. Ничего. Tam ничего нет. Dobra, tu już byłem przestrząsem ten człon jaskini, więc idziemy po górze w takiej sytuacji. A proszę. Ничего. Szczególnie można zwrócić też uwagę na fakt, że gdy wyjdą nowe modyfikacje, to też będą mieli, no, twórcy Returninga 2.0 oczywiście też kolejne możliwości nabyć jakichś materiałów czy coś. Wiem, że część z was tego nie popiera, ale mimo wszystko korzystanie z materiałów z innej modyfikacji pozwala na rozwój innej modyfikacji i to jest dobre, co nie? Szczególnie, że mówimy tutaj, że o modyfikacji, która jest całkiem dobra, co nie? Nie mówimy tutaj o jakichś przeciętnych modach, które podpieprzą wszystko z innych modów, własnego kontentu nie mają w ogóle. Niczego. Jeszcze najwięcej mają do powiedzenia o tym, jacymi oni są nie moderami. Tam ничего нет. Больше ничего нет. Ничего. No chyba to już jest główna jaskinia z bossem, albo... Nie, jesteśmy już przed nią. Ничего. Tam ничего нет. No mam nadzieję, że muzyka tutaj nie jest objęta prawami autorskimi, bo mi się bardzo wkurzył. Ничего. Co to jest? Ja pierdzielę, nowy potwór, widzicie to? Mroczny zniwiarz. Wow! Jeszcze jakbym go tak lepiej widział, to by było w ogóle się, nie? Ja pierdzielę, ale dobre. Tego się nie spodziewał. Wow! To było naprawdę coś. No znalazł pewnie życie, to teraz akurat poleciała muzyczka, która łamie prawa autorskie. Halo, już nie leć, przecież ja cię nie potrzebuję. O, już wiem co zrobimy. Dobra. Dobra, nieważne, walić to. W każdym razie byłem bardzo zdziwiony tym potworem. Nie wiem skąd to wzięli w ogóle. Jest to absolutna nowość dla Returninga 2.0. Nie wiem, czy to nie jest w ogóle autorski jakiś model czy coś, bo nigdy czegoś takiego nie widziałem. Żadnej modyfikacji nie kojarzę, żeby był taki potwór. A gwarantuję wam, że trochę w tych modyfikacji grałem przez ostatnie lata. Kołowrót.
Dobra, i tu jest ostatnia już sala z potworem, głównym bossem tego miejsca. Ничего. Ай, падлась. No jasne, teraz mi powiedz, że jeszcze nie da się tutaj wejść na brzeg. O. Ничего нет. Ничего. Ничего. Больше ничего нет. Там ничего нет. Где есть погодня? Tutaj, dobra. Tam widziałem już tego cienia ducha w sensie, więc... Ничего. Больше ничего нет. Ничего. Ничего. Там ничего нет. Dobra, tu jest. Cień. O! Patrzcie, tutaj jest Miragul. W ogóle ciekawi mnie jedna rzecz. Czy ja jestem w stanie cienia załatwić z Ponubeliara? Dobra, może zajmijmy się tym Miragulem cały najpierw. Jak widzicie, jest to jakiś rodzaj zombiego nekromanty. Dobrze! Czyli ogólnie nie trzeba już nam takich srebrnych mieczy czy coś. Wystarczy nam akurat szpon Beliarać. Sprawdzimy jeszcze na przykład taki Uriziel. Tak, Uriziel też jest dobry. A czemu nie chcesz go dobić? Dobra, nie czaję tego. No. Больше ничего нет. Там ничего нет. Dobra, teraz przeglądnijmy sobie tutaj ten. Tam ничего нет. Mam przeglądnięte. Ничего. Miragul. O. Cień śmierci tą pierwszy, czyli mamy już cień śmierci tą drugi i cień śmierci tą pierwszy, fajnie. Nie pamiętam już skąd wziąłem w ogóle ten cień śmierci tą drugi, ale to chyba było w Dolinie Cienia. Aczkolwiek mogę się mylić. Interesne. Czyli mogę jakiś chyba najwidoczniej ten zrobić potężny eliksir. Ничего нового. Nie wiem w ogóle, czy da się go zrobić. Trzeba by było to się... Urna pogrzebowa, widzieliście to?
Urna posiadająca w sobie prochy nieznanego magika, basinet, jakiś broń, jakaś miecz, no masakra. Dobra, wszystko tutaj tak nie ma, widzę. Nie wiem skąd ten basiner cały jest, ale... No nie można tego grobu otworzyć. Odstajmy może jeszcze książkę. Interesne. Czekajcie, podstawmy to, bo to jest oczywiście związane z zadaniem Nieskończona Moc. Teraz moją jedyną szansą jest znaleźć ten... Moja szansa znalezienia tego artefaktu zależy od następnego rytuału. Wiadomo, o co chodzi. Mam nadzieję, że mogę wezwać na ten świat jednego ze sług Beliara, który pomoże mi odpowiedzieć na moje pytania. Dla rytuału potrzebuję potężnej demonicznej czaszki, na którą muszę umieścić na ołtarzu demonów. Bez tego wszystko legnie w gruzach demonicznej czaszki potężnego demona, więc chodzi tutaj o seniaka z tego, co mi się kojarzy, ale mogę się mylić. Tylko nie kojarzę, żebym miał czaszkę seniaka jako taką. W ogóle sporo demonów powybijaliśmy, więc ten... No nie kojarzę, żeby ktokolwiek miał jakąś czaszkę w jakim punktu, ale... Zobaczymy na ten, nieskończona moc. Ale ja już zabiłem seniaka, więc jeśli seniak, a nie jest kojarzę, żeby miał pułku, to jest czaszka smoka. Także jest jakaś zwykła czaszka, ale czaszki demona tutaj nie kojarzę, żeby była. Mamy nawet głowę Bloodwina. No chyba nic tutaj nie ma takiego. Mam nadzieję, że nie... przez to, że wykonałem to zadanie wcześniej niż spotkanie ze skiniem, ten nie skończy się tym, że nie będę mógł wykonać zadania. Znaczy wtedy skorzystamy na pewno kodów, bo to by było przygięcie. O! Tutaj są magiczne szczypce. Nic bardzo dziwne, to jest wszystko. To jest w ogóle jakiś, widzę, że ten, podstawka na, nie wiem, co dokładnie, może na tą czaszkę. Chodźcie. Больше ничего нет. Там ничего нет. A słuchajmy, w ogóle co przyna w klątwiego meza. To nie to zadanie. W krypcie spotkałem dziwny rodzaj nieumarłego. Wygląda na to, że za życia był nekromantą. Oczywiście nie miałem żadnego wyboru, jak zabić tą istotę. Teraz pora wrócić do Koristo. No i dobra.
A proszę. Zombie. Ничего. Там ничего нет. Больше ничего нет. Dobra, może to będzie jakiś skomplikowany trzyb, więc może po prostu weźmiemy długopis, zaczniemy zapisywać. Начнем заново. 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 Dało się fajnie. Dwa smocze korzenie, wow, fajnie. Jeszcze czarna perła, no dobra, to jest dobre, to jest coś, to może być ok, to jest w porządku, jak najbardziej jako nagroda. W skrzyni. Z drugiej strony nic nie ma, nie widać przynajmniej, żeby coś było. Co prawda wydawało mi się, że tu był smoczak królewski, ale możliwe, że go właśnie, że pamiętałem i rzeczywistości tutaj był tylko smoczy korzeń. Ja chyba coś tutaj nie mogę wbić na górę. O, teraz. A nie, nie ma tutaj więcej. Dobra. Może znowu tą pochodnię założymy. Bardzo fajna klimatyczna lokacja, ale strasznie ciemno. Nawet w sumie ta pochodnia niewiele zmienia, ale to już swoją drogą. Jeszcze sprawdzę tutaj ten odnogę tej jaskini, bo tutaj chyba nie byliśmy, ale mogę się mylić. No, dobrze pamiętam. Na szczęście, jak widzicie, nie ma tutaj dużo do eksploracji, bo no, na tym się kończy ta jaskinia. Niczego. Tam niczego nie jest. Там ничего нет. Ничего. Ничего. Mam nadzieję, że kierujemy się po wyjściu. Tak. B.
Byliśmy bardzo blisko wyjścia, ale niestety wpadliśmy w ten... tą, no wiecie, tą przepaść. Szkoda. Kurde, ale mi się ten żniwiarz podobał. Nie, mam nadzieję, że jeszcze go spotkamy w grze, bo tak to by było szkoda tego modelu. No proszę. A nie, to jest to samo, co byliśmy. Aha. Tam ничего нет. Ничего. Tam ничего нет. Больше ничего нет. Ничего. Tam ничего нет. A, tu jest wyjście chyba. Na pewno. Hurra! Tylko żeby teraz nas nie wywaliło ani nic, będę szczęśliwy. Nie, no nie podoba mi się to, że tak zatrzymało się gwałtownie hamowanie, ładowanie, ale na szczęście już wróciło do normy. Zaraz będziemy w gruncie dolinie. Zapiszemy sobie. I pogadamy z Lexem. Jaka tu jest ciemnica? Ja pierdzielę. No już lepiej od razu, chociaż rewelacji nie ma. Generalnie te tekstury, chyba że to wina mojego kompa, ale raczej wątpię, z tymi teksturami po prostu to są za ciemne moim zdaniem. Trochę klimatyczne na pewno z tym, no wiecie, no gotik i tak dalej, mrok, bła i tak dalej, ale no wiecie, o co mi chodzi, po prostu. To co, nie ma z nim na ten do pogadania? Dobra, nieważne. Przenieśmy się do zamku. Możemy jeszcze zobaczyć, co nam bardzo minie NPC-a. Приветствую тебя. Да прибудет с тобой Инес. Мне нужно. Боюсь я не. Dobra, no to tak wygląda właśnie, czyli tak jak w poprzedniej wersji po prostu mówią, że mamy pogadankę z Koristą. Sklep czysty. Ja już znaję o tym. Ty możesz nie sądzić w naszej czystości, jak my договаривались. Гомес получит nasze всеобщее прощение. Его душа теперь сможет наконец обрести долгожданный покой. No i dobrze, Gomez uzyskał przebaczenie. Gomez получил nasze прощение. Теперь он свободен. Ступай к нему и скажи об этом. А нам пора. Мир живых тяжек для нас. Прощай, смертный. Да защитит тебя Иннос. Dobra, Koristo się z nami pożegnał. Dając przebaczyć nie Gomezowi, rzecz jasna i...
Ты свободен. Твоя душа прощена. Наконец-то. Я чувствую это. Мои страдания, мои муки. Им пришел конец. Это проклятое место больше не удерживает меня. Я действительно свободен. Что насчет тех драгоценных статуэток из Нордмарского мрамора? Ты обещал мне сказать, где их искать. Поверь, тебе не придется их искать. Они находятся в том сундуке, что стоит позади меня. Я дам тебе ключ, который откроет этот сундук. Вот, возьми его. А теперь мне пора. Прощай. Dobrze. Dusza Gomeza odzyskała wolność, przekazał nam klucz do skrzyni, która znajduje się właśnie, znaczy w której są te statuetki, jak sami widzicie. Sam Gomez się z nami pożegnał, ale z nieładą skrzyni jeszcze jego ciało nie znikło. Halo, znikaj panie. Panie, znikaj! Nie wiem, czemu nie zniknął. O, teraz będzie. No już go nie ma. Fajnie. Żegnaj Gomezie. Nie tak, ma nie ten przycisk. A możemy jeszcze porobić trochę tej stali dla Agbeneta, ponad musi być tego 100 sztuk. No. Dobrze, że nie poszedł od razu do paleniska, bo bym się popłakał. Aha, dobra. Teraz trzeba sobie zrobić ten. Z tych wszystkich. A, mogę zrobić 5 stalowych. O, dobra. To jest dobra. Что я могу для тебя сделать? Для тебя сделать? Хорошо. Хорошо. Ile w ogóle, że mamy tych stalowych prętów? Teraz nie wiem, gdzie znajdę. A, że mam 50, dobra. Zapiszemy. Чего ты хочешь? А, chciałbyś wejść na moje paradisko. No tutaj można zrobić sobie jeszcze ten. Oczywiście będziemy robić teraz ten. Następnie te. Dobra, jest zajęte teraz. Ile mamy tych stalowych prętów? 66. No i mamy 1000 zbrojek rudy, więc to spokojnie nam starczy. No te 44 pręty, jestem o tym święcie przekonany. No ale dobra, moi drodzy, to by było wszystko w tym odcinku. Liczę na to, że się wam podobało. Trzymajcie się, na razie, do zobaczenia. Cześć!